Siemano, witajcie z tej strony Mechania. To będzie nowa seria na kanale. Od Bizona do Leksiona. Jest ze mną Rychu. I to będzie seria na małych maszynach na polskiej mapie. Prezentację gospodarstwa dzisiaj zrobimy. I żniwa u mnie czy u ciebie najpierw będą? Dobra. No dobra, to jak chcesz, to możesz jechać na pole 23 bizonem, a ja zrobię prezentację mojego gospo. Tu mam taką 30 ze 330. Dalej mamy tutaj bulwę do kopaczkę. Płytę na obornik, przyczepa, pług trójka, jakiś coś. Przyczepa 3,5 tony. Brony, trójeczki. Loweta, widlak, a nie, widlaka nie ma. Nawozy jakieś, tutaj mamy zatorka małego, siewnik. Tu jest koło ten rozsiewacz, tam jest cadzarka, tutaj słynna prasa. Sipma. Dzisiaj będziemy może zatorka. O właśnie, odpalę zatorka. Rychu już tam pojechał. Zrobimy też u Rycha ten przedstawienie gospodarstwa. Tylko podobne przyczepy. Ja od razu chyba za to, bo będę ten prasował. Okej, bo nie mogę chyba podpinać. Ty nie mogę podpiąć do zatora. Ta pług mogę do zatorka podpiąć? No, mogę. Ma zaczep. To wezmę tak, podczepię tą drugą przyczepę, tą większą. Dzięki. Widzę, było malutkie cięcie. Mogę. Tylko po prostu nie mogę tamtej przyczepy podpiąć. Dobra, idziemy do Rycha. Tak, u niego tu mamy C330M. W garażu co je usiekryje przyczepa, pryskiwacz, nawozy, takie jak ja mam. Tutaj przejaździk, kosa ma, pług 340, tam nic nie ma, brony, siewnik, no to takie standardowe rzeczy. Tylko, że ja mam większy rozsiewacz, on ma trochę mniejszy. Pszenicę będziemy kiedy indziej kosić. Na razie jęczmienie pokosimy i potem może te pszenice pokosimy. Ale Rychu, jesteś na CB? A, zapomniałem, że tu nie ma CB. Ja już tam dojeżdżam, jestem tylko z sklepu. Ja ci tu zaparkować. Dobra, widzowie, my się zajmiemy oraniem pola.
bo musimy tam przeorać taki mini, mini kawałeczek, bo tam miało być pole, ale miało być tam, nic tam nie miało być, ale będzie jednak pole. Chociaż nie wiem, czy tu taki placek zostawić, czy tu przeorać w sumie. Tu mam gospodarstwa rychu. Nie wiem. Nie wiem, szczerze to nie wiem. Prędzej bym chciał pojechać już pracować. No się nie opłaca bel na początek robić. Przynajmniej dla mnie. Mamy żółtą prasę i żółtą trzydziestkę. Ciekawe, czy tu się zmieścimy. Jo. Trzeba cofnąć. Janusiara Passatem wyjechała. Jadę już tam. Myślę, że nawet około tony wyjdzie tych belek. Ty owsiankę będziesz kosił, czy nie? Czy ty nie kosisz owsianki? Ja nie mam owsu, ale w następnym roku bym miał. Bo już ty tam jesteś. Czekaj, bo ja tu nie wiem, jak się z tym obsługiwać. X. O, się rozłożyły. V. A, no podjechać miałem. Już palę. Dawaj. Ja jeszcze mam taki wóz bardziej. Ty tu pełny miałeś? Ciężko, ciężko, bo ja do tym
Wyhamował. Ja będę sypał do silosu. Będzie trzeba trochę wystawić przyczepę. Może jako autosankę i się kupi. Ten zatorek fajny, no uciągnie przyczepę, tylko potrzebuje ten. Tylko potrzeba, żeby miał trochę więcej wydajności, bo tu widzicie. Tona. No, tona. 3 tony tu są i 150 tego. Kilo. Dalej się tutaj na bok sypać. Kosić? To możesz pojechać na 43. Czemu ja mam 1, 2? Cztery pola mam. To jedź na 43. Ja ci tam zawiozę przyczepę od razu. No ile ty tam jedziesz tym swoim? No. No, to ja 2 godziny więcej. Nie, na słomę tutaj. Już tam za domem przynosi to ten. To zrobisz na sieczkę. Nigdy na żadnej serii nie miałem traktora z tora. Bardzo fajnie, że mogę go sobie kupić. Chciałbym pomrygać odłami. Tu ma takie małe dwa z tyłu okrągłe. Zostałem sobie tutaj w przejeździku. Zgaszę go. Dobra. Trzeba cofnąć. No, mi się podoba w prasie to, że nie trzeba jechać i czekać, tylko jedziesz sobie i nie musisz tam się przejmować, że musisz się zatrzymywać czy coś takiego. Bo
Pojedziesz przed siebie. Mówię tutaj dla widzów. Ile ty tam kosiłeś na godzinę? Trzy kostki już wypadły. Jęczmień. Na jednym polu mam tylko pszenicę. Może dzisiaj do końca nie spracujemy. Może tak gdzieś 2-3 przejazdy spracujemy, bo dzisiaj chciałem się bardziej zająć żniwami niż pracowaniem. Myślałem, że tam, że nie będziemy tutaj pracować, ale no, skoro nic nie mam do roboty, to pracuję. A następne... Już tam pełne? Dobra, zabieram. Tutaj zostawimy. To zaraz już polecimy na chatę, wysypać się tu kolejne. Tak dobrze tu sypię, że będę przejechała się już tego. Tu było słabsze nawożenie. Gdziekolwiek to nawet nie wiem, czy było nawożenie. Zobaczymy, czy tędy było szybciej, czy wolniej. Nawet nie ma takiej kurki. No, na pewno wyrównane. No dobra, taka kurka, no. Mam lifehacker, jak przejechać tam. Żeby mi się zator nie dusił. Gdzie polne drogi, to... Nie mam żadnego pola. Na razie w traktora nie patrzę, dopiero może tak. Nie wiem, na razie mi niepotrzebny. No. Może za sezon kupię C2? Nie, no, za sezon raczej kupię nowy. Jeśli fundusze dadzą. To ja dopłaty będę, czy nie?
Dojechaliśmy już. A za to idzie. Będą też odcinki z Eurotrucka, ale to jeszcze nie teraz. Ile to masz? 1 będzie trzeba za nim zostawić tylko autosankę, bo no robota będzie szła, jak będzie autosankę. No to zbieranie belek na przykład. Czy czego tam? Trochę ukosiłeś. Czyli dzisiaj chcemy na odwozie. No i idzie. No. Moje zatorki idzie. No to tu ciebie, no to masz 40. No. A może by też tak gdzieś 60 kupował już. Albo nie wiem, coś mniejszego może. Nie, coś takiego 40-45 koni. Nie wiem, może zostaje jakiegoś małego. Nie. Jak już tam celowo takie 42 konie.
to była może 40 albo 55. Nie wiem, jak się potyczy los. Zaraz będę tam do ciebie jechał. Ile tu już mamy tąd z tym? 6 ton. Tu to gdzieś 9 ton będzie tyle przy jęczmieniu. No więcej, może to gdzieś 16. Fula czy prawie fula? No to ja jestem już prawie przy kościele, już mijam kościół. Już to jest, nie jest demon prędkości, ten zatorek 27 na godzinę, już 30, nie 37, no. Chciałem, żeby coś zetorek porobił, no bo zetor będzie w sumie tylko pójdzie mi oki może bronować i będzie na pewno zetorek. Będzie też pewnie sadził kartofelki. Może możliwe, że tak mało prawdopodobnie, że czego nie robi, no. Dobra, za wydajeniem do rycha. Chcemy kończyć odcinek. Już mamy 30 minut odcinka. Mamy 30, no dojadę i będziemy równi 30. Sobie przy okazji też miniatureczkę zrobię. No dobra. Dobra, widzowie, to by było na tyle w tym materiale. Cześć, no i na razie.